Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym opowiedzieć wam na dzisiejszym filmiku, co u nas obecnie się dzieje na gospodarstwie. Więc tak, do naszego Pugara Bewerk zostały zakupione nowe przedpuszki. Gdyż stare już były dosyć wytarte. Nie wszystkie to wyglądają tragicznie, ale o, proszę. Już się dziura w tych wytarła. Zostały zakupione nowe. Tu też, o, widać, jest dziura. Już przetarta. Lemiesze będą przełożone na drugą stronę, bo jest taka możliwość. Jeszcze posłużą kilka sezonów. Moja jedna przedpuszka wyszła mnie około 100 zł. Sama odkładniczka. No ale jednak porobią swoją pracę, bo firma robi materiał uczciwy. Zaczęliśmy uprawiać, bo zboża wymarzły nam. Obecnie posialiśmy owies. Około 15 hektarów będzie trzeba siać u nas od nowa. Zetor chodzi z agregatem brodnica. Takie symbole. Trzeba przyznać, że jako brodnica jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, chociaż mówi, że tam brodnica robi tam różne. O nich o tych maszynach się różnie mówi, no ale trzeba przyznać, że tak, zęby ani razu jeden nie pękł. Jeszcze mamy dwa na zapasie fabryczne, no naprawdę, nieraz jak sucho było, to aż się zęby prostowały, ale jak widać wracają do swojego kształtu. Nic się nie dzieje. Wałki tak samo. Nie jak gnusieni, nic, naprawdę. No, nawóz nam przywieźli. Częściowo już wysiałem. Tam, gdzie się dało wjechać, jeszcze czekamy na 7 ton saletry. Przepraszam, wywłokowałem pola. Widać włóka. No i wymieniam olej w opryskiwaczu. Bo będzie trzeba pryskać. Już kupiłem nowy olej. Z opryskiwacza można być zadowolony, zeszłoroczny sezon przechodził dobrze, oby tak dalej. I jeszcze takie zapytanie mam do was, gdyż niektórzy na YouTube mówią, że po prostu firma Dziekana robi po prostu no, słabej jakości agregaty. I teraz chciałbym was zapytać, chcę kupić do swojego ciągnika Farm Tracka, tego co posiadamy, po prostu brony piątki. I teraz tak, czy kupić z pomu Augustów, bo wchodzi takie coś w rachubę, czy po prostu kupić z Dziekana, bo mamy tutaj niedaleko w składnicy takie brony stać piątki. I teraz pytanie do was, i napiszcie w odpowiedziach, czy Dziekan, czy pom Augustów. Bo jeżeli faktycznie, jak tak youtuberzy mówią, że z Dziekana jest się niezadowolonym, bo zęby tam się prostują w agregatach, no nie wiem, no sam nie wiem co o tym myśleć, musicie mi pomóc. I doradźcie mi. Co lepiej wybrać. Że czekam na odpowiedzi od was. Ogólnie rzecz biorąc, no pom Augustów, no, dobra firma, nie można narzekać. No ale nie wiem co wy o tym myślicie. Ja miałem od kuzyna pożyczone w zeszłym roku piątki Yarmeda. No, dobrze sobie z nimi Farm Track radził.
Ale ogólnie rzecz biorąc, no pomał gustów, no wykonanie, jako mi się wydaje, jest lepsze od Dziekana. No ale nie wiem, co wy na to powiecie. No, czekam na wasze odpowiedzi. Proszę pisać. No naprawdę, jako brodnica, to z agregatu jestem bardzo zadowolony. Nic nigdzie nie pękało, nic nigdzie nie spawane. A mamy ten agregat, żeby wam nie skłamać, już 8 lat. Tak, 8 lat. Mamy. I chodzi z nim zetor, nic się nie dzieje. O, i słychać, że tata wraca od siania, owsa. O, nadjeżdża, nasza 60. Czyli owiec mamy już posiany, bo dzisiaj ostatni kawałek. Tata posiał. No tam stoi moja Mazda. Tu BM-ka kolegi, co jeździ ze szwagrem do pracy. Tak sobie tutaj parkuje zawsze u nas. Także pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Brony z Pomuł Augustów czy brat z Dziekana? Czekam na wasze odpowiedzi. Włókom, no dobrze się pola włókuje, bo włókujemy pola, ale mi chodzi głównie o to, chodzi, żeby podsiew na piaszczystych uprawiać, nie? Bo wiadomo, że agregat na piaszczyste ziemie, no, struktura gruzełkowatą niszczy, a u nas jest dużo ziem piaszczystych, także po co tam po prostu agregatem jeździć? I dlatego czekam na odpowiedzi na was. Napiszcie, czy się podobają wam tego typu filmy, jak się podobają, to będę kręcił więcej. Ja wracam do roboty, pozdrawiam, cześć.